Państwu witamy w audycji Bez Nazwy. Spotkaliśmy się w galerii Five O'Clock. Przedstawiam gości. Małgorzata Maj, dziennikarz. Jolanta Kowalska-Urbanowicz, dziennikarz. Czy dziennikarka, tak? No nie, dziennikarz. Ja mogę być aż, nie jestem poprawna, wysoko. Wiktor Szostało, rzeźbiarz, aż. I pisarz, aż. Pisarz, aż. Witamy serdecznie i... A jeszcze Wiktor. No był. Powitałem wszystkich. Prosimy o wyrozumiałość, ponieważ audycja jest premierowa i dalsze jej losy są nieznane. A przemawia Jarosław Banaś, który się nie przedstawił. Dzień dobry. Dziennikarz też. Też, aż. Zaprosiłem Państwa po to, żeby powiedzieć parę słów budujących na temat stanu kultury miejskiej kołobrzeskiej, czy tak można rzec, jeżeli w ogóle taka jest. No i spróbujemy ośmielić radiosłuchaczy do dyskusji, ponieważ co było dziwnego, jak zapraszałem Was, zapraszałem kilkanaście osób i odnotowuję takie zjawisko, że ludzie nie chcą o kulturze Kołobrzegu rozmawiać, po prostu mówią, nie ma o czym. Tak mi odpowiedziano. To znaczy, że co, że jej nie ma? Nie wiem, co to znaczy. Jest pewnego rodzaju ostracyzm, bym powiedział. Mówi się o wykluczeniu środowiskowym, o podziałach w kulturze miejskiej. Trudno mi jest się do tego odnosić, nie jestem socjologiem, ale no, po prostu zapytam Was o zdanie. I dzisiaj także powiemy o książkach, przy czym nie o książkach, które my czytamy. To są książki, które nam towarzyszą w spotkaniu, które przygotowała dla nas Księgarnia Domowa, tutaj nie opodal, znajdująca się po drugiej stronie ulicy. I personel tej księgarni po prostu przygotował nam 11 tytułów, które są w tej chwili w Kołobrzegu kupowane. No i też zapytam, dlaczego, jak sądzicie. Witam serdecznie. Tytułem wstępu proszę powiedzieć parę słów o sobie. Nie. Nie, no żarcik. Zacznijmy może od próby określenia miejsca, w którym jesteśmy, jeżeli chodzi o rozwój kultury w mieście. Jak byście to zdefiniowali, bo jesteśmy w różnym wieku, różnych orientacji seksualnych i zapatrywań. Nie, no żarciki cały czas, Jola, no przecież musimy jakoś tu rozruszać, no. Nie, dobrze, no to zacznijmy może dyskusję. Zacznijmy od tego, tak się złożyło, że jestem najmłodsza w tym gronie, więc zacznę od tego, jakie sygnały do mnie dochodzą, co mówi młodzież. Młodzież mówi, że z życia kulturalnego nie jest zadowolona. Tak, tylko jakbyś zapytała takiego młodego człowieka, mówię to jakoś średnio starszo, młodsza w towarzystwie, co rozumie przez kulturę? A co to dla niego jest? To on nie wie, co to jest. On nie wie, co to jest nie kultura. Nie wie, czego chce, ale... nie wie, jakich chce koncertów, jakich nie chce... To, co jest, chce, to mu nie odpowiada. Pisarzy, czy malarzy, czy kogo. Nikt. On nie wie, czego. Nie on wie. Nie wie, czego chce, nie a to, co jest mu podawane, nie podoba mu się. Jest w radiu, w telewizji. A jak to dostanie, to też będzie mu źle, bo to też nie to będzie. Po co? No bo młodzież telewizji... to marudzi, młodzież generalnie. Młodzież marudzi, młodzież chyba jest w ogóle zabrnęła tak daleko w świat cyfrowych innowacji różnych, że nie rozumie, co to jest kultura. Znaczy innowacji, no słuchają muzyki w internecie, no więc jest to obcowanie z kulturą. Ale oni robią wszystko w tym internecie. No ale czemu nie? Ale robi się w tej chwili na przykład coś takiego, że robi się wielkie halo, na przykład w przedszkolu, zabierając dzieci do teatru, do miasta obok. I to jest wydarzenie niesamowite. I bardzo dobrze. Tak, ale największą atrakcją dla dzieci w tym wyjeździe nie jest pójście do teatru, tylko pójście do Galerii na Lody albo do McDonalda. No to już jest wtedy dupa blada, to już jest porażka. To już nie jest kultura w tym dobrze, momencie. Niech panowie się odezwą w takim razie. Stan wyjściowy, stan zadowolenia z tego, co się dzieje w Kołobrzegu. To znaczy ja na razie tylko mam wrażenie, że myśmy się próbowali zebrać w większym gronie, ale tam oprócz tego, że niektórzy nie chcą o tym rozmawiać, inni znowu nie chcą na przykład z niektórymi z nas w tym składzie rozmawiać też, prawda? Także tutaj jest
co mnie w tej chwili, nie próbując nawet zdefiniować, co to jest kultura, powiedzmy, bo moim zdaniem kultura to jest wszystko, co ludzie kultury tworzą, tak powiedzmy Salvadora Dali chyba nawet parafrazując, że po prostu sztuka to jest wszystko, co artysta stworzy i niech tak na razie zostanie, bo inaczej zabrniemy w jakieś tutaj wąskie definicje. Natomiast myślę, że niezależnie, co byśmy nie chcieli robić, to więcej możemy zrobić, a chodzi o to, żeby się więcej działo i wtedy się samo plewy, prawda, odchodzą na bok, a coś tam z tego zostaje i wychodzi. Tak, ale to możemy tylko zrobić, jak będziemy zjednoczeni. To znaczy tam zjednoczeni to artyści nigdy nie byli, nie będą. Tym niemniej musimy znaleźć sposób, żeby się zebrać razem jednym głosem. Na przykład są teraz wybory i w zasadzie my nawet pisku nie wydaliśmy na temat, że na przykład kto będzie co finansować. Tu ciągle nie ma pieniędzy, więc amatorski ruch. Jesteśmy poniekąd często, nie mając pieniędzy, robimy to w niedzielę, gdzieś jak nam zostanie, prawda, parę groszy, to dodamy jako, prawda, hobbyści, to często tak niestety jest. I to wczoraj jest... była wielka uroczystość na stadionie, kibice odśpiewali, nic się nie stało, taki był fragment, bo podpisa znowu przegrała, ale generalnie artyści nigdy nie pójdą na stadion, nie będą krzyczeć. No więc właśnie, i nie krzyczymy, ale mało tego, nawet nie potrafimy się zebrać razem, sformułować czegoś na piśmie i dostarczyć petycji, prawda, czy zaprosić na przykład... A ja nie wiem, czy byłby sens dostarczania czegokolwiek. Ściągnąć tutaj paru kandydatów na posłów do Senatu, w tej chwili po prostu niech siedzą i zobowiążą się, że, ale ja, że będą... Ale słuchaj, no na przykład ten 1% na sztukę, który na świecie istnieje... To ci wszystko powie. No dobrze, ale... Powie, że da sobie tyłek wytatuować. No dobrze, nagramy to i powiedzmy za rok puścimy no i będzie, a za 4 lata po prostu no puścimy i wtedy się okaże, że wyjdzie na kłamce. I dalej go ludzie wybiorą. Ale, no i co ale, z tego? No tacy kłamcy byli wybierani jeszcze raz. Dawanie obietnic przez wszystkie możliwe ustroje w tym kraju. Po prostu o tym, co się dzieje w ogóle w Polsce, w miastach prowincjonalnych, w miastach nawet większych. Wszystko zależy od Warszawy. Warszawa decyduje, jak ma wyglądać kultura. Ile pieniędzy ma dać na kulturę. Nasz samorząd sam finansuje kulturę. W porządku, ale samorząd jest jak gdyby uzależniony od tego, ile procent dać na kulturę. A na kulturę zawsze, od kiedy ja pamiętam, było bardzo mało pieniędzy. A jeśli chodzi o artystów, to znaczy żyjących, rozumiesz, chcących żyć tylko z tego, ze sztuki, to w ogóle tego się nie da. Ani w kapitalizmie, ani w socjalizmie, ani rozumiesz, w nie, innych dobry ustroj. Artysta utrzymuje się na rynku. No to... Dobrze, ale widzisz, chodzi o to, że na przykład Wiktor, aby, rozumiesz, dostał zamówienie, on musi jakoś, rozumiesz, no, manipulować, rozumiesz, optować i tak dalej, żeby dostał zamówienie na rzeźbę, na inne. Ja żeby się musi skalać no, w pewnym zakresie, ale generalnie jest to wszystko tak, jak było i w wiekach poprzednich, zależne od mecenasa, czyli od zamawiającego, od rządzącego, od prezydenta, od burmistrza, od wojewody, premiera, prezydenta, bo przecież no, kancelaria to, no, widzisz, też zamawia rzeźby. Więc, czyli sztuka więc... służyła właśnie tymi z pieniędzmi, no bo niestety to był cały dowcip, jak sztuka no właściwie dobrze, no, służąc bogatym i potężnym, jednocześnie jeszcze przy okazji przemycie jakiś drobny dobrze, aspekt rewolucyjny to, i wracamy do tego. Ale czyli bogaty musimy... mecenas nie zapewni dobrej, wysokiej kultury na poziomie, tak? Bo nawet jeżeli taki mecenas ma mnóstwo kasy i kupi za mnóstwo kasy byle co, to też nie no, ale chodzi ktoś tylko decyduje. I u nas o tym o nie decyduje kasy, sam prezydent, przecież. Tylko decydują pracownicy, jego urzędnicy o tym, co kupują. Ale musimy tutaj powiedzieć, że oni praktycznie nic nie kupują w Kołobrzegu, bo 90% produkcji kultury to jest coś, co kupują na zewnątrz i przywożone jest tutaj. Więc w tym pojęciu mecenatu nie ma. No to są szczątkowe zamówienie rzeźby, nie wiem, czy jakiś obraz był, powieść była zamówiona kiedykolwiek? Nie, no nie chodzi o to, czy powieść, czy nie powieść. Ja na przykład na kulturę kołobrzeską nie narzekam ze względu na to, że ona jest nastawiona na
turystów i na kuracjuszy. Ale co mnie to obchodzi? No tak, tak, ale ja ci powiem. Ale w jaki sposób? No, ale zostawmy to, bo w całym sezonie... Ja jestem w Warszawie też turystą. Nie przerywaj mnie. Ścieżkę. W całym sezonie, rozumiesz, jest dużo, rozumiesz, rozrywek zrobione nie dla mieszkańców, tylko dla turystów. No. Jeśli chodzi później do sezonu i po sezonie, jest u nas tak zwany luz, cisza. Ze względu na to, że wtedy już nie ma pieniędzy, nie ma nikt i wszystko jest wyczerpane. A szczególnie teraz, kiedy każą nam od góry zaciskać pasa. No za parę godzin mamy premierę w Regionalnym Centrum Kultury. Premiera, która by mnie kilkanaście lat temu bardzo cieszyła, bo Bałtycki Teatr Dramatyczny będzie wystawiał tu premierową sztukę. W tej chwili w zasadzie nie, w ogóle nie wzrusza, bo pierwsze pytanie, które zadają mi ludzie, z którymi o tym rozmawiam, czy pójdą, czy nie pójdą, to mówią, a co mnie, jeżeli będę chciał, to ja pojadę do Koszalina sobie na spektakl teatralny. Tutaj wszyscy są zainteresowani od dłuższego już czasu tym, co wytwarza środowisko lokalne. Nasze podatki na naszych twórców, krótko mówiąc. Natomiast finansowanie Opery Bydgoskiej, która tutaj przyjeżdża, czy innego skrzypka na dachu, specjalnie mnie rozczula. No, ale zrobienie opery w Kołobrzegu, to jest po prostu bzdura. Zrobienie jakiegoś dobrego teatru na poziomie i nie twierdzę, że takim teatrem akurat jest BTD, też jest bzdurą. Więc co jest złego w tym, żeby sprowadzać dobrych aktorów? Nie, no złe dobre jest spektakle. To... Przepraszam, mało kto w Kołobrzegu powie, nie pójdę na Przoniaka, nie pójdę na Peszka, bo wolę sobie pojechać do Krakowa. No Jarek, nie, no proszę w tym zakresie może nie, ale patrząc z punktu widzenia, ja często porównuję miasto dużej rodziny, to jest tak, jakby mając swoje pieniądze, swój majątek i swoje dzieciaki, swoją rodzinę, zamawiała produkcję u sąsiadów. Nie zagra twoje dziecko, nie namaluje twoje dziecko, tylko ty zamówisz u ludzi, którzy mieszkają dwie ulice dalej. Tylko dlatego, że u swoich nie zamawiasz, bo albo nie potrafią, albo nie są doedukowani. A no właśnie, dlaczego nie potrafią, dlaczego nie są doedukowani? Ale jak mają potrafić, jak u nich nie zamawiasz? Słuchaj, Jarek ma w pewnym sensie rację, bo na przykład powinni zaplanować coś tak zwaną kulturę naszą, twórców naszych. Na przykład Wiktor powinien mieć... Tak, Wiktor powinien mieć nie tylko zamówienie, ale spotkanie gdzieś w szkole, gdzieś w RTK-u, żeby mógł podzieli się swoimi wiadomościami, doświadczeniami, co to jest rzeźba, skąd ona pochodzi, jak ona ma przemawiać, jak kiedyś przemawiała. Tak samo chodzi o malarstwo, o spotkanie z poetami, o literaturę. Wychowywać ludzi do sztuki. No, w ogóle, żeby lokalni twórcy mieli kontakt ze społecznością Kołobrzegu. Nie wiem, czy się zgodzić. Jest sytuacja taka, kto pamięta 30 lat temu, jak się reformował Miejski Ośrodek Kultury. To się nazywał chyba wtedy Kołobrzegski KOK. I była pani Szczygieł, a przed panią Szczygieł jeszcze był pan Kasprzak i Roman Łangowski, obecny pan, który prowadzi Dzierżawcę Amfiteatru i pracuje w kulturze, pracował w tymże KOK-u i doszło wtedy do wydzielenia z instytucji Agencji Impres. I Roman się wydzielił, do tej pory funkcjonuje. Natomiast ten ruch amatorski w takim szczątkowym zaniku, pozostały dwie pracownie sztandarowe w tej chwili, ja nie został, wrócił do, ta struktura wróciła 30 lat wcześniej. Czyli obecny ERCEK zajął się organizacją imprez jako agencja artystyczna, nie pracując zupełnie ze środowiskiem. Czyli z wami, ze mną, z każdym w zasadzie, kto się poczuwa do tego, że mógłby jakąś rolę w tym mieście spełnić. To znaczy ja no, muszę oddać, wiesz, tutaj co cesarskiego cesarzowi. No to zamówienie, powiedzmy, jedyne skuteczne, które tutaj, prawda, zdarzyło się moje w mieście, to jest właśnie przez ERCEK. Także tutaj powiedzmy... No to mówię, jest ta jakaś jaskółka. Tylko, tam, że za mało procentowo, tak? To są jakieś sporadyczne przypadki. Procentowo, no.
cały swój dochód miasto marnotrawi, znaczy marnotrawi. No wydaje u innych. Przecież powinno inwestować tutaj, w twórców lokalnych. Zamówić u ciebie felieton, u ciebie wiersz, u ciebie coś, u mnie film być może. I po jakimś czasie no, z tego by coś pączkowało, ponieważ w tej chwili młodzież, jeżeli kończy jakąkolwiek szkołę artystyczną, nikt nie myśli o Kołobrzegu. Nawet najbardziej w planach, nie wiem, emerytalnych chyba. Wszystko po prostu zwiewa i nie widzi tu w ogóle szansy. Tu nie ma szansy na założenie kwartetu, orkiestry kameralnej, pracowni, no czegokolwiek. Nic tu nie istnieje w zasadzie. No za komuny można było właśnie dostać pracownię. Nawet ja jako dysydent jakoś akurat, bo przypadkiem znałem prorektora, który tu przyjechał prowadzić obóz letni, udało mi się dostać pracownię, której mogę malować. Co w zasadzie w tych... Ja nie wiem, czy ktoś ma pracownię w tej ale... Ja czy to już dawno, to było przed wyjazdem, natomiast nie, dzisiaj jest to niemożliwe. Wiktor, dzisiaj jest to w mieście Wiktor, naszym niemożliwe. Wiktor, nie mylmy pojęć. Komuna miała odgórne zarządzenie, rozkaz. Że będzie się... Tak, rozkaz. Bo sztuka była... Sztuka była instrumentem partii komunistycznej. No bez przesady. No tak. Była jakby wizytówką w ogóle, znaczy upiększała ten kraj. Ona nie... Słuchaj, oczywiście, ale kochane... To nie była sztuka socrealizm, to była nie. Komuna po prostu uważała, że zezwalając na istnienie sztuki jako takiej w ogóle, po prostu daje jakby obraz właściwie zupełnie wolnego kraju, bo sztuka była wolna. Poza paroma rzeczami, których nie można było robić, bo cenzura zakazała, to artyści byli właściwie, robili wszystko, cokolwiek chcieli i to dawało obraz właściwie, no poza tym... No największe dzieła powstały. No właśnie, za komuny. Także, że nie z dorobkiem pana Pendereckiego. Pendereckiego, Szajna, wszystko, Kantor, no widzisz, wszyscy. Ale dlaczego? Tego, że był otóż to, a teraz nie ma mecenatu, no musimy do tego chcieli, wrócić. Bo nie można. W kapitalizmie nie można, można wrócić do mecenatu. Ja przemieszkałem 30 lat w Stanach i gdzie bynajmniej jest w tej chwili wszystkie największe rzeczy tam się zdarzają, również przez mecenasa państwowego. Otóż to, ale nie przez stanowego, mecenasa, przez fundację. Przez fundację. A u nas nie ma fundacji. No więc a jeśli są, to fundacje środowiskowe. Wróćmy do Kołobrzegu, no, bo czas audycji nam się kończy. No właśnie. Wróćmy do Kołobrzegu. Jaka konkluzja z tego? Ja twierdzę, że jeżeli w najbliższym czasie nie dojdzie do przewartościowania myślenia o kulturze, czyli zwrotu z agencji imprez, mówię o RCK-u, na środowisko lokalne i nie powstaną instytucje, które będą zamawiać u artystów dzieła, kultura upadnie. To się zgadza, więc ja proponuję w tej chwili na bazie choćby tej grupy, czy zwołać wszystkich, nawet jeśli się nie lubią bardzo ze sobą jeszcze niektórzy, czy nas tutaj, mnie, ciebie, kogoś, jeszcze tutaj nie będę szukał winnych, tym niemniej po prostu może ustalmy jakiś taki program rozwoju kultury po prostu w Kołobrzegu. No, program jest rozwoju kultury napisany przez samorząd, jest to kompletna kompromitacja. No nie, no to tak jaki jest zielona, ekologiczny Kołobrzeg, no przejrzałem program tego, no to jest absurd, to jest po prostu... Miasto Muzyki, odnośnie Kongresu Kultury. No to już festiwal słowa, to coś... Ale to jest kultura Kołobrzegu. To jest w ogóle żenujące. Co w Kołobrzegu można stworzyć? Powiedzmy, kultura, którą my stworzymy tu w Kołobrzegu. Zatytułmy je jakoś tak, żeby to było jasne, że to jest Kołobrzeżanie. Kultura, którą my stworzymy tutaj wszyscy. I jak do tego dojść? Dostępności, bo ja nie wiem jak wy, ale ja odnoszę wrażenie, jeżeli chodzi o moją działalność artystyczną, a przypomnę, że zdarzyło mi się zrobić parę koncertów dobrych w tym mieście i parę inicjatyw popchnąć do przodu. Ze mną nikt kompletnie nie rozmawia, a jeżeli próbowałem podejść i złożyć propozycję, to byłem natrętem, od którego się oganiano, a później było takie, no dobrze, dajmy mu coś tam zrobić, bo to jest dziennikarz, to w końcu może krwi upuścić. I przestałem tam chodzić i deptać, bo nikt mnie nie zaprasza, nikt nawet nie pamięta, co robiłem, nie zadaje sobie trudu w ogóle pamiętać. To jest tak jakby od tych wyborów samorządowych obecna dyrekcja
RCK-u, pracownicy, część urzędników, zastępca prezydenta, jakby po prostu w ogóle zaczęli pisać nową książkę. Nową historię Kołobrzegu, nie było Redy, nie było Dorobku, nie było Bednarskiego. Bednarskiego w ogóle przejechali gdzieś tam po prostu z rozpędu. No w ogóle powykluczano ludzi. Powykluczano ludzi i to trwa. Ja to obserwuję na swoim przykładzie i też paru osób, które znam, że cały czas to, nie powiem wykluczenie, ale po prostu taka nonszalancja. Pomijanie. Pomijanie. To cały czas się odbywa. No wiesz, w Kołobrzegu tak zawsze było, że bardzo sceptycznie odnoszono się do artystów, do każdego, wiesz, kto nie należał do elity, albo rozumiesz, do nie miał znajomości i tak dalej, ale artyści mają swoje myślenie, tylko też muszą z czegoś żyć, nie? Ja nie narzekam, bo ja mam swoją emeryturę, ja mam już być zapewniony, ale są młodzi ludzie, a poza tym Kołobrzeg jest miastem specyficznym, dlatego że młody człowiek, który nawet jeśli chciałby zostać w tym mieście, to nie ma prawa tu zostać, bo nie dostanie pracy. Wiesz, i my jesteśmy skazani na samych siebie i na ludzi, którzy po prostu nie chcą wyjechać z tego miasta ze względu, że go lubią i tak dalej. A bardzo mało ludzi zajmuje się teraz sztuką. Znaczy, traktujemy sztukę, ale, jakby poza Kołobrzegiem od ale słuchaj, bo teraz w tej chwili jak gdyby odpychają kulturę od siebie, dlatego że jest pęd do zaciskania pasa, a więc pęd do rozdawania pieniędzy jakikolwiek, bo oni, ludzie, którzy zajmują polityczne stanowiska, nie wiedzą, że kulturę tworzą artyści. No ale Boże, jak to jest człowiek od WF-u, no to skąd ma wiedzieć? No ma jakąś, jest menadżerem, tak? Ma jakichś urzędników, którzy powinni to za niego zrobić. Być może coś z tej audycji do kogoś doleci. Będziemy kończyć. To znaczy, no spróbujmy jednak mimo wszystko spisać to, może nie dzisiaj, ale zastanowić się, zaprosić innych i kto się zgłosi, ten po prostu, to on będzie uczestniczył w tym, spisać postulaty w tej chwili, czego my wyobrażamy sobie, że to miasto potrzebuje, jakiej kultury tworzonej na miejscu, która ma zaoferować to i to, powiedzmy, niewątpliwie promocja miasta, no to jest bardzo zbożny cel i to na pewno na to się znajdą pieniądze, prawda? Promocja przez kulturę, to już to próbowaliśmy. No i to działa i to będzie działać. Jarek, chcemy być osobną bańką, w której będziemy sami dla siebie publicznością. Tego nie powiedziałeś. Jarek nie powiedział. Promocja miasta. To jest jedno. Gosiu, jeśli na przykład promuje się miasto i promuje się, że w tym mieście mieszka wybitny artysta Szostało, że tu jest Ela Herezińska, który pisze książki na miarę europejską, który jest innych pary ludzi, którzy rozumiesz, tworzą dobrą sztukę, więc to jest duma dla miasta. To no powinni się tym szczycić. Mam taki przykład sprzed paru lat. Wycieczka na Borchol, schodzimy z trapu, dzień dobry, prospekt. Co było w prospekcie? Oczywiście klify borcholmskie, ścieżki rowerowe gdzieś w tle, a na pierwszym miejscu ludzie. Patrzę, czytam o nich. Pan szkło artystyczne, pan pisze, pan komponuje, pani maluje. Twarze artystów przywitały mnie na Borcholmie i zapraszano mnie do ich pracowni. Nie witał mnie polityk, żaden tam burmistrz Borcholmu, czy jakiś po prostu artyści. Artyści przywitali mnie na Borcholmie. Stają się ambasadorami po prostu tego miasta. Dania to w ogóle Skandynawia ma bardzo dodatni ten taką emocjonalnie, bardzo cieszą się, że ich region ma
jakiegoś artystę, jakiegoś twórcę. Oni go lubią po prostu. No więc ja myślę, że wyrwijmy pieniądze po prostu te, które są mylnie. Tu uważa się, że Piłka promuje Kołobrzeg. Piłka nie promuje Kołobrzegu, bo z tego powodu Kołobrzeg grosza nie zarobi. Natomiast kultura, z której 1/3 tych pieniędzy wydamy na kulturę, która po prostu między innymi sztukę publiczną, teatry miejscowe, prawda, takie czy inne, muzyka też, do której można będzie dołączyć, literaci też są w stanie tutaj dużo zrobić w tej kwestii i możemy w tym momencie rzeczywiście naprawdę to miasto zwiększy ruch nie tylko ludzi, prawda, którzy przyjadą na plażę, tylko na spotkanie. Jeden tutaj z restauratorów powiedział plebsu i to cytuję tylko, ale przyjadą też ludzie, powiedzmy, którzy szukają czegoś więcej, często są w stanie wydać więcej pieniędzy, prawda? Dokładnie tak. Może wstępnie zgodzimy się z taką tezą na koniec, może być? Ja tak. Tak, to mówimy, zanim powiemy do widzenia, szybki test literacki. Co czytają Kołobrzeżanie z księgarni domowa? Ja osobiście kupiłem w prezencie swojej dziewczynie właśnie to. Kto co zna? Co kupiłeś? Znaczy ja tego jeszcze nie czytałem, to jest, ona jest od czytania, także tak. Po prostu... Co to jest Czarne Mleko? Czarne Mleko tureckiej pisarki. Mówi w pierwszej osobie o swoich doświadczeniach po urodzeniu dziecka i problemach, jakie były. A skąd wiedziałeś o tej książce? Wysokie Obcasy o tym pisały, albo pani, nie jestem pewien, no, albo jedno i drugie. Rekomenduję Wiktor Szustał. Tak, i z tego co wiem, bardzo ciekawy język i dobra książka. No to czytają, to dobrze, że czytają. Tak. To znaczy ja w ogóle dobrze, że ludzie czytają. Dobrze, że w ogóle do księgarni chodzą. Tak, że do księgarni chodzą. Może to nie jest literatura, którą my Polacy jesteśmy jak gdyby zarażeni literaturą wyższą, literaturę głębszą. Rodzina Borżiw to jest filmowy bestseller, utrzymuje się na topie w Kołobrzegu. Mario Puzo. No wiesz, bestseller bestsellerem, ale czy ona ma wartość ogólnoświatową, wartość artystyczną i estetyczną, bo można zrobić film z niczego i on będzie dochodowy, bo będzie to 12 trupów, nie? To jest książka... Można zmarnować kwestkę, to jest, autor jest marką, więc trend... Słuchaj, znam tego autora i on mówił, że on posiadł, rozumiesz, nadprzyrodzone możliwości. Nie, tajemnice pisania bestsellerów, ale poza ojcem sobie aż ty nic nie napisał, bo mi się to nie uda, bo nie ma tajemnicy. Ale czytają, Kołobrzeżanie czytają, Małgorzata co poleca? Czytają i oglądają grę o Tron, serial w HBO, HBO i... To jest czytać, to znaczy człowiek szybko... bardzo ciekawy, bardzo tak. Ciekawy ją człowiek ciekawy napisał. Sposób narracji, punkt spojrzenia w stylu pana Sapkowskiego, okay. Jak rozumiem. No po sukcesie Larsona, ta trylogia Larsona, którą prawda zaczytują się ludzie, to w tej chwili Szwedzi też znaleźli sposób, znaczy doszli do wniosku, że słuszne jest iść w jego ślady i w tej chwili kolejny jeszcze, prawda, Larson, tyle że w wydaniu pani Lekkerberg, to jest Syrenka, kryminał. Myślę, że jeśli nawet w połowie tak dobre jak Larsena, cokolwiek Larsona, to warto... Skandynawia, tak? No, są takie, rynek są takie ciemne, ciekawe, trochę bardziej skomplikowane, każą czasem bardzo, myśleć. Bardzo ale psychologiczne. Ale Kołobrzeżanie czytają także polskich autorów. To nie jest księgarni. To jest premiera tej książki, zaraz o niej powiem. Polscy autorzy. Jacek, no tak, Inkwizytor. To lista bestsellerów w Empiku wszędzie. Wyrzynanie kościoła, rodzaj fantazji, tak? Trochę tak. To znaczy to jest trochę, w którą tak? stronę, kto kogo wyrzyna? To kogo wyrzyna. Znaczy się źli wyrzynają kościół. Mhm. Aha. To interesujące. Pani podróżniczka. Beata Pawlikowska, chyba tak, nie trzeba nawet reklamować. Kaczalinianką w ogóle, nie wiem czy wiecie. Tak. O, lokalny rynek, to możemy ją podciągnąć prawie, że do nas. Pani Beata, żona męża. Żona zawsze męża. Zawsze w cieniu męża i od jakichś paru lat wyskoczyła i nikt nie wie, no, że jak to się da. Mąż został na boso, ona dalej podróżuje. Podróżuje? Tak, podróżuje i ciekawie pisze. Polecenia. Tak jest. I to, nie wiem, coś o tym to wiesz? To czytadło, dobre czytadło. Bardzo dobre czytadło mnie to sam... Znaczy, młodemu, to się rozchodzi na tej zasadzie, bo tu nie ma recenzji w zasadzie tej powieści Pokój. Emma Donoghue, tak? Pokój. Nie ma, ale jedna osoba to jest taki cud jak z safonem. Że po prostu jedna pani, drugiej pani i raptem się robi straszna fala. Mhm.
ale to jest, są zaczytywane. No i tutaj Maria Nurowska, Rekwiem dla Wilka. Kolejna książka, chyba 20 tej autorki, i w tej chwili pani Nurowska, tak jak koneserów. Gdzie? Marii Nurowskiej. Nie, no czytają jak wariaci. To znaczy w Kołobrzegu słabo podobno, ale w Polsce pani objeżdża w tej chwili na spotkaniach autorskich. Ta książka jest w ogóle ciekawa, bo ona zahacza o Skolimowskiego i taką mroczną historię, a dowiedziałem się o tym, bo tutaj na spotkaniu był kiedyś aktor, który grał u Skolimowskiego główną rolę. Zresztą Dygowianin chyba, czy Gosztynianin. Tak, Dygowianin, kolega z klasy Lecha Pieczyńskiego. No widzicie, mamy stąd wybitnie. I on opowiadał anegdotę, która tutaj jest o spodniach, ale to proszę sobie przeczytać. Co tam jeszcze? Amerykańskiego aktora. Cukiernia pod Amorem, Małgorzata Gutowska-Adamczyk. A to w ogóle taki jest okładka w stylu tu, gdzie siedzimy. Zobaczcie. Tak, łącznie z obrazem. A to chyba tak nawet rzeczywiście galeria. Tego artysty obraz. Galeria. No ciekawe, kto okładkę właściwie projektował. No i teraz my narzekamy na kulturę, a jednak dużo się czyta. To nie będę tego reklamował, bo nie wiem, jakim przypadkiem to się stało. To jest zbiór aforyzmów. Ale czytają podobno temu. Może nie czytają, a kupują na przykład pominka. To jest książka, która miała premierę wczoraj. Przysłały ją w UAB. Pani pisze, pani jest bardzo młoda w ogóle, bo jest to... Nie, no nie jej wina. 88 rocznik i trzecią powieść walnęła. Pewnie blok, posiadła blok, jakiś ale sekret. Blok, który robi absolutną furorę, taki wzlot typu Grocholowa. Pierwsza Grocholowa. Czyli... No już nie jedna, która sobie połamie zęby na Grocholi, chcąc ją... Nie, tak naprawdę mówię. Ale leci. No leci, i tak czytają Kołobrzeżanie, za tydzień, jak dojdzie do spotkania i dacie się zaprosić ponownie i coś spróbujemy o kulturze powiedzieć, pokażemy też płyty i być może filmy, które jeżeli oglądają... Państwo zechcą nas zaszczycić swoim uchem. Tak, no trochę marudziliśmy na początku, ale te wszelkie starty są ciężkie. A poza tym serdecznie zapraszamy do naszego grona. Spotykamy się w czwartki w galerii 5 o'clock. O 17. A dzisiaj mówimy dobranoc, do widzenia i to każdy sam powie od siebie, dobrze? Bardzo proszę. I mówimy do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia, no i do spotkania się tutaj jeszcze z większą ilością ludzi. Reformujemy tak. Kulturę. I żeby, wiesz, no, ustalić pewne kryteria, co dla kuracjuszy, dla turystów, no, a co dla mieszkańców, rozumiesz, naszego miasta, dla dziennikarzy, dla... Wspólnym głosem musimy wystąpić, bo możemy wygrać więcej, no nie jest aż tak niemożliwe. Nie o to chodzi, my nie... Nie to, że ja mam na przykład pretensje do tego, tylko po prostu jeśli istnieje Rada Kultury przy Urzędzie Miejskim i przy Urzędzie, rozumiesz, Starostwa, no to coś oni muszą nam dawać. Rada Kultury Galerii 5 o'clock. No. Witam panią przewodniczącą, pana prezesa, sekretarza oraz zastępców członków zarządu. Ciało balastujące. No więc no coś muszą oni robić dla nas, ciało, a nie dla tych ludzi, którzy robią z ich pomysłów, rozumiesz, pieniądz dla siebie, a nie dla ludzi. Koniec bo koniec, rozumiesz, sezonu i cisza. Nie ma nic. No z kulturą możemy sezon przede wszystkim wydłużyć też. Słuchajcie, wydłużyć. Także tu no właśnie. Spotkań, musimy być praktyczni i systematyczni. W każdym normalnym mieście na wakacje zamyka się teatry i filharmonie, a u nas się otwiera jakieś. Ja nie biorę w tym udziału. Zajmijmy się Kołobrzegiem i sezon będzie to trwał 12 miesięcy. No i bardzo dobrze. Kto chce być kulturalny, to będzie o każdej porze dnia i nocy. Nie wiadomo. I nieważne, czy będzie kuracjuszem, czy nie, czy go strzyka w kolanie, czy się obłożył borowiną, czy książkami przecież. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za tydzień. A kto z państwa chciałby uczestniczyć w tym spotkaniu, zapraszamy. 5 o'clock, godzina 17 zgodnie z nazwą. W samym centrum miasta. Dziękuję bardzo. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.